Dzień dobry, Iwo Wuko z tej strony. Jestem pisarzem i pochodzę z Zamościa, chociaż w tym Zamościu już dawno nie byłem. W ramach akcji Zostań w domu, czas na fantastykę, organizowanej przez Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne Czerwony Smok, chciałbym wam przeczytać fragment jednej z moich książek. Jest to Rebeliant, a zatem Iwo Wuko, fragment książki Rebeliant. Nie wiem, jak wyjdzie. Nigdy zazwyczaj tego nie robię, nie czytam swoich książek na głos, ale czego się nie robi dla przyjaciół. Boska armia Atry wdzierała się klinem w sto kręgów białoskrzydłych, ścinając aniołom Alby głowy jedna po drugiej. Posuwali się bardzo szybko, siejąc śmierć i spustoszenie, a towarzyszył temu okropny ryk tak jednych, jak i drugich. Żadna ze stron nie przestrzegała boskiego kodeksu wojny. Przodem kroczył nieustraszony Atra, odziany w czarny, gruby pancerz z wielkim pióropuszem na głowie, przytwierdzonym do hełmu, za który służyła ogromna czaszka Posejdona. Raz po raz któryś z żołnierzy Alby trafiał go swym mieczem, lecz tylko z miecza Boga mógł zginąć inny Bóg. I choć przywilej taki mieli również archaniołowie, żaden z nich nie użyłby swego miecza przeciw Bogu. Każdy z walczących był świadom, jak będzie wyglądać ostateczna bitwa. Bez względu na rezultat toczącej się potyczki, o zwycięstwie przesądzi bezpośrednie starcie Alby z Atru. Jeden na jednego, mano a mano. Bez boskich sztuczek, bez forteli. Czysta walka na miecze, ciężkie, potężne i błyszczące. Kiedy Atra dotarł do bram królestwa Alby, zawył donośnym głosem, dając tym samym rozkaz odwrotu. Czarna armia wzbiła się w powietrze, odlatując za ponownie już zamknięty setny krąg. Prawą i lewą flankę wysłał na tyły zamku, aby rozpoczęły bój z czerwoną armią Patosów, o których obecności donieśli mu zwiadowcy. Ci jednak, spodziewając się ataku, byli przekonani, że to nie armia Atry ich zaatakuje, lecz anioły Alby ruszą jako pierwsze. Mimo sporego zdziwienia szybko jednak utworzyli szyk bojowy i starli się z mniejszymi od siebie, lecz zwinniejszymi czarnoskrzydłymi. Tysiące wiernych Atrze poszybowało tuż nad głowami zdezorientowanych aniołów Alby, by spiąć się w morderczej walce z pozbawionymi uczuć Patosami. Bracie! Zawołał Atra. Bracie! Powtórzył donośnym głosem. Alba wyszedł na taras zamku. Rozłożył swe piękne, bez mała dziesięciometrowe skrzydła i pionowo głową w dół ruszył wzdłuż murów zamku. Wylądował ciężko przed bramą swego pałacu, wzbijając tumany kurzu, powalając jednocześnie setkę najbliżej stojących białoskrzydłych. Atra, próbując dojrzeć oblicze swego brata, zmrużył oczy, robiąc przy tym dość idiotyczne miny. Jego wzrok nie był jednak w stanie niczego zarejestrować, żadnych ruchów, żadnego ataku, którego spodziewał się przecież w każdej chwili. Wszędzie kłębiły się tumany kurzu. Dopiero po kilku chwilach, kiedy pył już opadł, Atrze ukazał się jego brat. Wciąż stał z wściekłym wyrazem twarzy w miejscu, gdzie wylądował. Ogromny posturą, w pięknej, błyszczącej zbroi, z wciąż rozłożonymi skrzydłami o imponujących rozmiarach, oburącz oparty o swój ogromny, ciężki miecz, zwany Viko Tonigu Tariapyta, co w wolnym tłumaczeniu znaczyło wykałaczka. Będziesz tak stał jak palant? Krzyknął Atra w stronę brata. Chciałem mieć dobre wejście, ale chyba z kurzem przesadziłem, wypalił Alba, plując przed siebie piachem. Atra machnął dłonią, przywołując brata do siebie. Alba złożył więc skrzydła i pewnym krokiem ze wściekłością ruszył w kierunku przeciwnika. Jesteś zdrajcą i tchórzem, wołał, idąc szybkim krokiem w stronę brata. Zważaj na swe słowa, brachu, bo możesz tego ciężko pożałować, uśmiechnął się złośliwie Atra. Zdrajca i tchórz, powtarzał wściekły Alba, przechodząc z szybkiego kroku w bieg. Tchórz i zdrajca. Atra stał w rozkroku z mieczem na karku, z rozpiętymi, wielkimi i błyszczącymi głęboką czernią skrzydłami. Skrzydła drgnęły. Atra był gotów je schować, by ruszyć do ataku, lecz w tej samej chwili nad głowami zatoczyły krąg anioły Patosów. Co do kurwy nędzy, syknął Atra. Alba stanął tuż przed bratem, opuścił miecz i obaj spojrzeli ze zdumieniem na tysiące czerwonych zjaw krążących nad nimi,
a każdy z nich trzymał dwa duże miecze zbroczone krwią. Była to oczywiście krew żołnierzy Atry, którzy w ciągu kilku chwil od ataku zostali wybici w pień. Co jest do kurwy nędzy? Powtórzył Atra, tym razem głośniej. No, skwitował Alba wciąż patrząc w górę. Właśnie, co jest grane? Od krążącej hałastry oderwał się jeden z nich, by lekko i z gracją wylądować przed boskimi braćmi. Makabre, powiedział półgłosem od niechcenia Alba, kiedy Patos stanął na ziemi. Ano makabre, uśmiechnął się Patos. Jak samo poczucie szanownych panów? Bogowie spojrzeli po sobie z niedowierzaniem. Jaskiniowiec, jak zwykł na Patosa mawiać Alba, przemówił i to całkiem elokwentnie. Takiego obrotu sprawy żaden z nich się nie spodziewał. Zdziwieni, co? Zapraszam panów na pogawędkę. Czas wprowadzić pewne zmiany. Proszę. Wskazał ręką w stronę bram królestwa Alby, lekko się kłaniając, lecz nie spuszczając braci z oczu. Panowie pierwsi. Alba spojrzał na Atrę, wzruszył ramionami i poszedł przodem, mijając nie mniej zdziwioną armię swych aniołów. Za Albą ruszył Atra, oglądając się nieufnie co chwila za siebie. Szanowni Państwo, jest to rozdział 34 książki Rebeliant, wydanej wyłącznie, chociaż niekoniecznie wyłącznie, ale wydanej przede wszystkim na e-booku. Można ją zamówić w papierze na stronie Readero. Już wam pokazuję, jak książka wygląda. Jest dostępna w Empiku. Proszę bardzo. To jest ta okładka Rebeliant. Ale obiecałem wam, że powiem jeszcze dwa słowa o tej książce. Otóż ta książka była swego rodzaju projektem, jak myśmy to nazywali, zakamuflowanym. Otóż robiliśmy pewien projekt, aby sprawdzić, jak wyglądają wydawnictwa self-publishingowe, więc wypuściliśmy tę książkę przez właśnie takie wydawnictwo, nie ingerując w to, jak oni to wydadzą. Wyszło to tak sobie, ale ta książka zostanie za chwilę wycofana ze sprzedaży, więc kto pierwszy, ten lepszy. Kosztuje ona, już wam mówię, niecałe 3 zł 40 groszy, czyli 3 zł 39 groszy dokładnie. W wersji e-booka na Empiku. Można ściągnąć, warto. Warto chociażby dlatego, że tak jak już mówiłem, ta książka niedługo zniknie. Będziemy ją wydawać, będę ją wydawał wraz z innym wydawnictwem, na razie nie powiem jakim. Jest to wydawnictwo, które specjalizuje się w książkach fantasy i science fiction. Książka pojawi się prawdopodobnie w przyszłym roku. Przez tą pandemię koronawirusa wszystko się jakby wydłużyło w czasie. Ale jest mnóstwo ciekawych książek fantastyki, science fiction czy pozostałych gatunków. Bardzo szczytny cel, mówiąc o tej akcji, zostań w domu, więc zostań w domu, czas na fantastykę, czytaj fantastykę. Jest tych pisarzy w Polsce naprawdę mnóstwo i jest w czym wybierać. Możecie też sięgnąć po Rebelianta, jeśli chcecie. Pamiętajcie, Iłowuko, Rebeliant, zostań w domu, czas na fantastykę. Książka jeszcze dostępna w Empiku za 3,39, ale wkrótce zostanie wycofana, więc śpieszymy po książeczkę. Będziecie mieli jedną wersję, a jak wyjdzie kolejna wersja, będzie druga wersja, będziecie się mogli pochwalić tą pierwszą, która będzie już tylko białym krukiem, bo będzie niedostępna. Można ją zamówić w papierze na Readero też. Dziękuję serdecznie. Mówił dla Państwa Iwo Wuko, dla Czerwonego Smoka z Zamościa. Adios.